do czego ten rozwój prowadzi? Do alienacji dystopii. Czy mamy stać się bogami, aby nowe światy tworzyć, wykorzystując mechanizm reinkarnacji, który może być zasilaniem Boga jaśni. Podnoszone wibracje duchowe, czysta energia coraz bardziej mocna, a wszystko to w celu rozwoju. Tylko po co? Tylko po co? Może aby nie zamulać się czasem doczesnym i wiecznym. Wyjaśnij mi to, kreatorze odwieczny. Na przeciwnych biegunach i tak ze sobą zespoleni tworzymy dla samej idei. Tak. Ocean złożony z kropli, duch i duszę, kosmiczny mózg i neuroprzekaźniki, metaforą również, metaforą również, również. Rozbite zwierciadło na małe odłamki, a w każdym najmniejszym odbija się cień prawdy, cień prawdy. Dobro i zło, trudności, wybory. Czy wierzyć, czy wątpić? Wierzyć, czy wątpić? Co czyni bardziej wolnym? Pozostać w ciemności, czy iść do światłości? Tunel Macisa, labirynt kołobratkowy. Kolejne hipotezy tworzą bardziej abstrakcyjne. Czy można to pojąć w ogóle ludzkim umysłem? W ogóle ludzkim umysłem, w ogóle ludzkim umysłem. Wszystko się zmienia, to jedyna rzecz stała. Od embriona do skryta, do świadczeń. Masa, pokaż, masa, pokaż. Później kasacjon, jak format partycji. Czy znasz cel swej misji? Czy znasz cel swej misji? Czy nie? Czy będą proporcjiki? Bez defilat chyba, jak w wymiarze 3D. Może mocniejsze. Jak ty i inni, nic nie wiem. Yo, ocean złożony z kropli, duch i dusza, kosmiczny mózg i neuroprzekaźniki, metaforą również, rozbite zwierciadło na małe odłamki, w każdym najmniejszym odbija się cień prawdy, cień, cień prawdy, cień, cień prawdy. Tak, błogosławieni żyjący prościutko, bo oni za wiele myśleć nie muszą. Tylko podtrzymują swe funkcje biologiczne. Czasem rywalizacja, dusze uśpione
w, jak to się mówi modnie, matriksie. Ha 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 ha.